Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Adek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Huber X. Witam, witam. No i co, tutaj bez przedłużania do meczu idziemy. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. No dobra, to mecz się zaczyna, więc zaczynają się pytania. Po pierwsze podstawowe, jak długo grasz w Rocketa, jakie masz rangi? Od free to play gram, rangi tam, no platyny mam. A od razu ulubiony tryb, jak już mówimy o rankedach? To 3x3, tam czasem z kolegami w Rumble. O, 3x3, ale to przynajmniej pierwszy raz 3x3 ktoś powiedział, a nie 2x2. Czyli mówisz, że głównie z ekipą grasz, a grałeś w ogóle... Bo to w Rocketa to raczej tak jak przeszedł na free to play, to grupowo pobraliście, czy jacyś tam znajomi już mieli wcześniej? Jeden znajomy miał, a tak to reszta od free to play. Najgrubsze pytanie to na potem. Ale agresor. A dobra, tak patrzę, że grasz do minusem, to muszę zapytać o ulubione auto. Miałem Feneka, że sprzedałem sobie, bo karnet kupowałem, to wziąłem sobie do minusem. No a teraz w sumie dobrze zrobiłeś, jak sprzedajesz Feneka podczas kupowania karnetu, bo mega potaniał przez to, że... O, właśnie widzicie, że mam białego Feneka, bo w sklepie był. To skorzystałem i też kupiłem takie oto malowanie dziwne. W sensie dziwne, ładne jest moim zdaniem. Jak nie zapomnę, to pokażę pomiędzy meczami, jak się nazywa, bo pewnie będą pytania jak zawsze. Nie będę pamiętał. Kurde, ale mamy identyczny ping w ogóle, praktycznie. Śmieszne, że 36 pingu mamy razem, przy tym ja mam 37 trochę. Tak jakbyś sąsiadem był. Dobra, to możesz powiedzieć, czy z jakiej części Polski jesteś, czy z północy, czy z południa? Środek, taki lewy. Lewy środek, dobra, to nie jesteś sąsiadem. Tyle chciałem wiedzieć. Dobra, taktyczny samobój. Totalnie zaplanowane to było. Chociaż honorowy. Mówisz, że od niedawna w zasadzie grasz w Rocketa, to jakie są twoje ulubione gry właściwie? Tam, o kurde, w Lola czasem gram, tam się jeszcze czasem Fortnite, ale to już mniej, tam CS-a, Minecrafta. Teraz na zajęciach się pewnie pyka. Jakieś gry, co aż tak nie wymagają skupienia. Chyba, że gracie rankedy w Lolo na zajęciach. No ale jak ktoś chce coś innego zazwyczaj. Och, teraz szachy też są w modzie. Dobra, tak mówimy o tych znajomych, to może chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mojego całego Discorda, kolegów wszystkich, widzów wszystkich. O, tak. Pozdrowienia dla każdego, to jest to. Ojoj. A w ogóle skąd pomysł na ten nick? Bo tak teraz patrzę. No, po prostu stwierdziliśmy, że jeden mój kolega ma po prostu podobny nick, tylko... bez jakby imienia i po polsku. Po prostu taki spróbujący kidosek i nie wiem, tak sobie ustawiliśmy po prostu. Ale to było dziwne. Nie siadło mi, ale dzięki temu jest gol. Bo jakby mi siadło, to by się bronił. Wydaje mi się... O nie, czemu to od razu wejdzie po wznowieniu? Każdy mecz muszę przegrywać wznowienia, nieważne co się dzieje. Dobra, powiedziałeś mi, że już jesteś po kolacji, to teraz najważniejsze pytanie to, co jadłeś na kolację? Tosty. Najlepsze. Kurde. No nie, no i znowu po wznowieniu bramkę. Ja nie wiem, jak ja to robię. Moje latanie nie jest to dobre, niestety. Nie no, to latanie w rokecie to jest przerąbane, zwłaszcza z piłką. Sam jeszcze nie za bardzo tego ogarniam, a już w sumie sporo gram. Akurat, no nie no, roket to generalnie jest mega trudna gierka, co myślę, że zdążyłeś tam zauważyć. No. Kumple innych. Nie ma tak, że jest podobna do czegoś innego, co się kiedyś grało. A w ogóle, o, najważniejsze pytanie, też ostatnio mi ludzie pisali, że zapomniałem zadać. O kurde, ja sobie przypomniałem jeszcze kilka rzeczy, ale to... Dobra, to kolejne ważne pytanie, to jak znalazłeś kanał? O, ostatnio zacząłem to pytać. Zacząłem sobie grać, no wyszło free to play, tam zobaczyłem jakiś odcinek, nie wiem, czy to był ten poradnik do grania. Takie, zobaczę sobie. O tak, poradnik. Jedyny kanał, jaki oglądam od Rocket League'a. Takie, zobaczę sobie. O kurde, nie wejdzie. Okej, no i to malowanie, żeby nie było, że nie pokazałem, to jest coś takiego. Chyba widzisz piłkę. Ojeju, wielki... No dobra, nie chce mi się czytać, co się dzieje. O tak, kwadratowa piłka, dawno tego nie było. Przegrywamy od początku. Pytałem, żeby być mój tryb. Więc... To odbijanie tej piłki to jest hit. Kurde. To się tak śmiesznie. Żeby tym teraz strzelić gole jakoś, nie po wznowieniu. No. O, dobra. Taktyczny strzał. Jeszcze jest ta piłka podkręcona. Kurde. To seria może się źle skończyć. Nie, no nie. 2-0 na tym trybie. Napiszcie w ogóle, czy zdążyliście kupić białego Fenka, czy tam chcieliście. To też nie każdy
chciał kupić. A w ogóle teraz też w sklepiku jest ten, znowu jakieś malowanie zypele, także najlepsze przedmioty wracają do sklepiku. Darmowa antena jest. Darmowa antena? O kurde, muszę ją odebrać. Właśnie, to też zaraz. Dobrze, że powiedziałeś, bo pewnie ja nie wiedziałem, to pewnie też dużo osób o tym nie wiedziało, że coś... Podskakująca piłka, nie nadska... Piłka, jak to w ogóle nazwać? Czy to jest dalej piłka? Nie wiem, w Rocket League to się nazywa sześcian, więc nie wiem. Kurde, to jest w sensie rodzaj piłki to sześcian, czyli to jest chyba dalej piłka. Nie no, ale muszę strzelić. Nienawidzę tego, że to się tak odbija randomowo. No właśnie, te hitboxy to jest hit. A, jak, nie wiem jakim cudem to w ogóle jeszcze cię nie porobiła ta piłka. Kurde. Grało się ten tryb z tą piłką. Kurde, to tryhardował kwadraty. Jak to działa? Nie mogę nic zrobić. O nie. No to jest akurat ciężko z tym. Kurde, ja straciłem jeszcze takie bramki szybkie. Dobra. Aha. Okej. Okay. Jest pusta bramka, tylko teraz trzeba to jakoś wykończyć. Proszę? Tak jest! Ale fart, że ci nisko złowało jakoś w górę. Ja byłem przekonany, że to zaraz się odbije od jakiegoś kanta i poleci w kosmos. Nie. O! Proszę. Ła, jeszcze mnie zniszczył dziad. A dobrze, że jest resp szybki chociaż. Ale zapomniałem o tym, że jest taka agresja jest. Nie no, muszę strzelić bramkę tym czymś kwadratowym. O kurde. Nie no. Wypadł. Nie. Nie no, najgorsze, że tym się nie da skontrować szybko. Okej, okay, pusta bramka. Czy zdążę? Proszę? Dobra, weszło. Niestety. Ale fart. Przy żadnej piłce nie ma tyle stresu, czy nic się nie, z nią nie stanie w trakcie lotu. Jeszcze brakuje, żeby trójkątną dodali. A w ogóle, to nie wiem, zapomniałem też cię zapytać, jakie tam masz hobby, co lubisz robić tak w trakcie... No teraz w sumie... Tak jest... poza teraz... grami to tam gram, nie wiem, w piłkę, coś tam biegam. Teraz jest lockdown, to w sensie ciężko w ogóle cokolwiek robić, a to prawdę mówiąc odkąd... ten wirus się pojawił, to za dużo rzeczy nie robiłem. Kwadratową piłką. No. Proszę? O nie, nie, nie! Nie, no się odbiło jakoś. Proszę? Nie wierzę! Okej. Okay. Dobra, nie zdążę chyba strzelić. Chociaż zdążysz. Proszę? Dobra, wlazł. Udało się nadrobić. Kurde, ale stres jest tutaj. 10 sekund. Muszę teraz wygrać kick-offa. Słaba strona Edka. Ja nie wiem, czy jak ty to robisz. Większość kick-offów ze mną wygrałeś, to nawet jakimś kwadratem dziwnym. Gdzie tutaj jest to randomowe? W sensie na pewno nie jest, ale... Dobra. Dobra, to teraz już będzie mniej randomowo. Kurde, chociaż... A nie, bo dalej jest ta podkręcona w ogóle. No, okay. Jest ten. Bang. Aha, dobra. Odkręca się. Ciekawe, czy na tej grawitacji da się w ogóle pincza zrobić? Pewnie trzeba by było jakoś ale mi... Ale wkręcone, Roberto Carlos, tylko upośledzony. A w ogóle, nie wiem, ciekawe, czy się czymś różni, bo są dwie podkręcone piłki. Krzywa piłki plażowej i jeszcze jest ta taka po prostu zakrzywiona. Ciekawe, czy idealnie, identycznie się zachowują, czy coś tam jest inaczej? Ale miałem laga, ale mnie tutaj było śmiesznie. A i w ogóle, bo znowu bym zapomniał powiedzieć. Od następnego odcinka w końcu będzie jakaś tutaj szansa większa dla Nitro Boosterów na serwerze, bo będzie specjalny kanał i co trzeci odcinek będę wyrobował ze kanału dla Nitro Boosterów i chyba moderacji, ale to jeszcze moderacja pewnie będzie taka jak Nitro Booster się nie będzie chciał żaden. No, także tutaj takie tutaj info. Tak, mam pytanko. No, co jest? Zjadłem się na obiad dzisiaj. Zjadłem na obiad? Dwie rzeczy, kurde, dzisiaj to jakieś uczta. Leczo i... I pierogi, dobra, przypomniałem sobie. Okay. A w sumie kolacja jest chyba nudniejsza od obiadu, to co ty jadłeś na obiad? Przypomnienie teraz taktyczne. I ziemniaki i co? No i to mięso jakieś. To jest pytanie dnia. O tak, jak dribbling. Ale jakieś mięsa czy co? Nóżkę taką. No, no także jak ktoś się załamał, że zapytałem o kolację, a nie obiad, to, to już nie będzie załamany. Fake? Fake? Kurde, jakoś dwa razy poszło. Dobra, siedzi. O, nie, dobra, pinczę na tym czymś cienkie.
Ej, w ogóle reseta nie złapałem. No i dobra, to by było właściwie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj jeszcze raz dziękuję Huberixowi za wzięcie udziału. No i co, bez przedłużania, elo elo.